Cześć, witam serdecznie na pierwszym inauguracyjnym, chociaż chciałoby się powiedzieć bardziej eksperymentalnym streamie na kanale Gra Aktywacja. Jako pierwszy na warsztat postanowiłem wziąć Lords of the Fallen, czyli grę, która niegdyś została okrzyknięta mianem polskich Dark Soulsów, bo w istocie jest to Souls-like w troszkę innym klimacie, ale jednak wiele rzeczy, również mechanika rozgrywki jest tutaj stricte Souls-likeowa. Tak też muszę przyznać, że nie mogę też powiedzieć, żeby to było tak całkiem inauguracyjne nagranie, z tego względu, że to jest już drugie podejście, jak próbowałem to nagrać za pierwszym razem, były dość duże problemy z nagłośnieniem, były przestery i były również bramka szumów po prostu nie była zoptymalizowana tak, jakbym chciał. Więc uznałem, gdzieś tam wewnętrzny perfekcjonizm nakazał mi, że nie, nagrywam to drugi raz. Musi być dobrze, musi być tak, jak chcę i to jest właśnie drugi raz. I mam nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj fakapików i uda się wszystko sprawnie wrzucić. Jeśli chodzi o wybór postaci, budowę tej postaci, no to wyglądu zmieniać nie możemy. Natomiast możemy wybrać sobie jedne z trzech szkół umiejętności. Ja sobie wybieram tą czerwoną, czyli burdę. Z tego względu, że pierwszą umiejętnością jest umiejętność, która troszkę nam regeneruje zdrowia. To jest Souls-like, więc jak wiadomo, każda możliwa ilość leczenia jest jak na lekarstwo, w przenośni i dosłownie. Dlatego właśnie ją wybieram. No i tak pomyślałem sobie, żeby wziąć sobie postać właśnie taką lekko zbrojną i szybką. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a później wiadomo, można ładować w takie statystyki, jakie się podobają w trakcie rozwoju postaci, więc nie ogranicza to w żaden sposób. Mam nadzieję, nie słychać żadnego siorbania ani przełykania za głośno przy mikrofonie. Teraz mamy intro, które dla każdej klasy jest takie samo, chociaż ta akurat wygląda tak, jakby ta postać była bardziej stylizowana na kleryka niż na wojownika czy łotrzyka czy coś w tym stylu. Fallen God, creator and destroyer of worlds. Hear my vow. Właśnie to, co znamienne w tym intrze, to to, że za dużo danych odnośnie fabuły nie dostajemy. W przypadku Dark Soulsów na przykład, no to na wstępie intro było takie, które nam opowiadało coś o lore, o historii tego świata, w jakim się znajdujemy, w historii świata przedstawionego. No, natomiast tutaj mamy rage'ującego głównego bohatera, który Jerry'a. I bardziej jest ono takie bajeranckie niż przedstawiające nam jakąś konkretną historię, która przedstawia nam świat w pigułce, w jakimś skompresowanej formie jakiejś. Okej. Okay. Inny czas, inna wojna. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here.
komicznie troszkę wygląda z tą tarczą i tym nożykiem. Znaczy nożykiem, no tak to nazwijmy, no. No. Starych nie ma w domu. Raczej komitetu powitalnego tutaj nie ma. A co to za czary? Jakiś fireball by był bardziej imponujący niż kula światła, no ale okej, no. Jakby... Czarodzieje w tym uniwersum mają niski budżet, no. Milusiński nam się obudzi zaraz. A dzień dobry. No dobra. Okej, taki szybki samouczek. Aż się obejrzał. Chyba krytyk wszedł, bo jeszcze powinniśmy dać radę jeden cios wyprowadzić. Okej. A ja korzystając z chwili, coś sprawdzę szybciutko. Dobra, git. A więc możemy zaczynać naszą przygodę jako Harken, albowiem tak właśnie nazywa się nasz protagonista w tej grze. Właśnie, po świecie gry są porozsiewane te zwoje, które... z których dowiadujemy się historii świata przedstawionego, całego loru gry. Czasem to jest odnośnie jakichś tam itemków, które gdzieś tam nam się pojawiają, czasem odnośnie historii, czasem odnośnie misji pobocznych, więc warto to zbierać, żeby po prostu złapać zajawkę, o co dokładnie chodzi, jakby część jakiego konfliktu zostaliśmy włączeni nagle. No dobrze, lecimy dalej. Oho. Tutaj będzie kolega antyszczepionkowiec. No nie było to za bardzo widowiskowe. Znaczy nie to, żebym namawiał do przemocy wobec osób o takich albo innych poglądach. Absolutnie. O masz. O właśnie nam się... włączyło niby zabójstwo z ukrycia, bo byliśmy spozycjonowani jako postać całkowicie za plecami przeciwnika, no i tak się aktywuje zabójstwo z ukrycia. No to już się nie udało. W ogóle jeśli chodzi o broń lekką, czyli sztylety, na przykład jakieś krótkie miecze, to... mają chyba najtrudniejsze do rozkminienia kombosy, sekwencje jakieś, jak wciskać klawisze danej ręki i cios danej siły, żeby ładnie kombos wszedł, ale chyba najbardziej te kombosy są zabójcze i najszybsze moim zdaniem. No nie udało mi się odpalić. Bardzo chciałem, ale nic z tego. To, co w przypadku Lords of the Fallen jest znamienne, to, że opłaca się rozwalać wszystko, czyli tak jak w Dark Soulsach rozwalało się beczki, gdzie tylko miało się możliwość, bo w tych beczkach zawsze coś tam można było znaleźć. Tak w przypadku Lords of the Fallen zalecam tutaj przeturliwanie się przez wszystko, co możliwe, bo czasem gdzieś tam może coś dropnąć małego, co w przypadku jakiegoś boss fighta albo niełatwej sytuacji może się po prostu nam przydać. Dzień dobry. Oj, znowu się pofarciło. Kurczę, nie mogę coś kombosa, nie może mi kombos siąść. Okej.
No takie siekanie na lewo i prawo to no nie jest zbytnio widowiskowe. A poturlam się trochę. Bo zawsze jest małe prawdopodobieństwo, że coś gdzieś wypadnie. Jakiś skromny itemek. Oho, dzień dobry. Wow, kolego. Możesz patrzeć, ale nie dotykać. The fire's on the horizon. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. Troszkę robię z tej gry symulator turlania. Whatever happens, Antanas can save us. Please, be safe. Ua, no troszkę. Wow. It was at this moment he knew. He fucked up. Nie spojrzałem na pasek zdrowia. No, nie było to zbyt fachowe, jeśli chodzi o pierwszy gameplay. Nie jestem z siebie jakoś bardzo zadowolony, nie mogę powiedzieć, żebym był z siebie dumny. Ja no zaraz tam wrócimy. Ale coś nie mogę... Nie mogę kombosa władować jakoś, nie wiem. Another one. Another one. Another one. O, cholera jasna. Nie wiem co się stało, ale jakoś mnie ścięło troszkę. Chyba przez przypadek silny cios wyprowadziłem. I przez ten silny cios, którego animacja dłużej trwa, nie mogłem nic zrobić. I staminy do tego nie miałem, więc nie miałem jak odpowiedzieć na tą seryjkę ciosów. O, teraz kombos wszedł. O to chodziło. I z rozbiegu jeszcze? A nie, to nie było z rozbiegu. Znowu kolega antyszczepionkowiec. Znowu się poparciło. Teraz po prawej będzie, z tego co tak. O właśnie. Coś jest, że chyba dwa razy prawy bumper i wtedy się odpala ta kombinacja. Coś takiego. I potem trzeba szybko dusić na przemian lewy, prawy. Co do ekwipunku należy jeszcze nadmienić tutaj, że podobnie jak w Soulsach, też mieliśmy jakby trzy klasy obciążenia i tego jaki mamy na sobie pancerz, a więc ciężki, średni i lekki. O właśnie, zniszczyliśmy szafkę i coś nam wypadło. Nic jakoś bardzo wartościowego, ale się przyda. Właśnie wracając do pancerza, ciężki, średni i lekki. Możemy łączyć sobie różne elementy pancerza, żeby zrobić taką kombinację, jaka nam się podoba. Natomiast trzeba pamiętać, że musimy być sensownym, pójść na kompromis między mobilnością a tym, ile możemy na cycki przyjąć ciosów generalnie. Bo też mieć postać z papieru, która jak nie zdąży się raz przeturlać, no to jest ściągana na kombosa. No to też troszkę się nie kalkuluje jednak, moim zdaniem.
O właśnie, też kombos się odpalił. No i pomściłem samego siebie. Wcześniej tu padłem. Niechlubnie. Tutaj coś mamy. No i dobra, chyba nic więcej. Ja jestem ciekaw tego miecza. No nic, zobaczymy. Bo właśnie, już jakiś czas temu kupiłem Lords of the Fallen i to jest jakaś lekko ulepszona edycja, że mam te trzy bronie właśnie w ekwipunku. To są bronie startowe, one w późniejszych etapach gry za bardzo się nie przydają, ale na początek są całkiem przydatnymi bajerami. Dobra, chyba czas lecieć dalej, tak mi się wydaje. Ta, ty sobie stoisz, ja zabijam, a jeszcze mam się śpieszyć. Co mi dał? Nawet nie wiem, co dał. Ale no to chyba czas na pierwszego bossa. Ten boss zawsze mi się kojarzył z albo Sauronem, jak ktoś kojarzy Władcy Pierścieni Petera Jacksona, trylogię filmową. I ten design hełmu jest moim zdaniem mocno taki sauronowy, albo przynajmniej przypominający króla Nazguli, bo on też miał taką hełmokoronę charakterystyczną bardzo. Ua. Ale o karamba. O właśnie, tego się obawiałem. No nie popisałem się w tym momencie. W tym również. Nie, myślę zbyt zachłannie. Chcę mu zadać cios i staminy mi nie starcza po prostu właśnie. Chodź kolego, ja poczekam. Zapraszam. Właśnie, i też co do kombosów, wracając jeszcze do tego tematu, no to warto kombinować, jakie ciosy się łączą. Czyli teraz połączyłem lekki i silny, mając broń trzymając oburącz, bo jakby każdą broń możemy w dwóch wydaniach trzymać, a więc na przykład starszą albo taką rękawicą, którą później dostaniemy, albo jeśli to jest broń lekka, no to po jednej w każdej dłoni możemy trzymać. A jeśli to jest cięższa broń, no to oburącz po prostu trzymamy broń. I zależnie od tego troszkę inaczej nam kombosy mogą wyglądać. Inaczej troszkę ta broń się zachowuje, na przykład jeśli to jest jakaś broń, która dropnęła z bossa i ona ma jakieś specjalne, charakterystyczne dla siebie własności. Właściwości w ogóle chyba bardziej, a nie własności. I zajebiście. Oho. Zepsułem mu ulubioną tarczę. Teraz stary wstał. On wstał. Stary.
stary wstał. I chyba się wkurzył. Znowu kolega wkurzony, że mu ulubioną zabawkę rozwaliłem. Chodź, dobrze, na to czekałem. No i to by było na tyle. Teraz jest taka mała niepsodzianka w postaci takiej, że okazuje się, że możemy wchłaniać duszę tych lordów, a więc jakąś esencję ich mocy przejmować. Wytrwałość, ale chyba jeszcze, żeby go używać, mamy za mało siły, tak mi się wydaje. Dobra, na razie nie będę zapisywał, bo właśnie, jeśli, tak samo jak w Dark Soulsach było, jeśli mamy jakąś dużą ilość dusz i ich nie zwracamy przy ognisku, na przykład podnosząc sobie level i tak dalej, to czasem jakieś mamy z tego profity, tak samo tutaj. Z zabiciem każdego przeciwnika dostajemy wyższy mnożnik expa, dzięki czemu później coraz więcej i coraz więcej dostajemy expa za każdego następnego przeciwnika. To jest i sprytne, i nieroztropne jednocześnie, bo czasem można paść w jakimś bardzo nieprzystępnym miejscu i wtedy jest mocno klops, no co najmniej. O, no nie. Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Wow, 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 wow. Troszkę nam tutaj w ścianę wszedł. The three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Znowu koleżka sympatyczny tutaj. Noż kurczę. Ja nie będę zapeszał i zachowawczo raczej to rozegram i będę się uleczał, kiedy to tylko możliwe, bo potem jest fuck up, że... Ja się zapomniałem, że to jest stosunkowo lekka broń i nie będzie wytrącała z równowagi przeciwników ten miecz. Fajnie by było, jakby dropnął ten jego toporek, ale no niestety, do tego chyba w tym przypadku ważny jest współczynnik szczęścia, który determinuje właśnie takie drobiazgi, jak na przykład to, czy z jakiegoś zwykłego mobka, a nie bossa, dropnie nam jakiś element ekwipunku, które czasem gdzieś są fajnym uzupełnieniem. Poza tym, no nie oszukujmy się, w Souls-like'ach fajnie jakby chomikować to EQ i czasem bawić się nawet dla samego wyglądu tym, jak to wygląda. No nie, myślałem, że tu jakaś ściana do przebicia, ale nic z tych rzeczy. O, slow-mo. Uła. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen. What exactly were the lords? We'll devour the long now, understand. They fought fiercely and they blindly followed the god. We want to try to talk to them. Please, both. No.
Lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. Lead the Rogar army against the humans. Kurde, z tych dziadów mi co chwila coś dropi, a mi by się przydało z tego marudera ten toporek, którym on atakuje. To by mi się przydało, bo jeszcze mamy za mało siły na to, żeby założyć ten mieczyk, który dropnął z tego bossa ostatniego. A ja zobaczę, jak stoję czasowo. Dobra, wydaje mi się, że bo też nie chcę zakatowywać długością tych gameplayów, więc wydaje mi się, że tak minęło jakieś 20 minut z kawałkiem i że to jest dobra pora, żeby skończyć pierwszy odcinek gameplayu. Myślę, że w miarę od razu bym zrobił drugi odcinek za jednym przysiądnięciem, że tak powiem, jakkolwiek niepoprawnie polszczyzną. Natomiast dzięki serdeczne za uwagę, że mam nadzieję, że było to znośne, że dało się to oglądać, że dało się tego też słuchać, też w dużej mierze. No i cóż, i widzimy i słyszymy się za niedługo. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki za uwagę.